Cześć, witam Cię w 52. odcinku Szklanego Oka i Kanibicza. Ja się nazywam Aleksander Kanibicz, ale możesz mi mówić Olek i dzisiaj porozmawiamy sobie o inspiracji. Łapię się ostatnio na tym, że nawet nie chce mi się niczego zapowiadać, że będzie jakiś odcinek na kanał. Ostatni na przykład miałem sobie zrecenzować, to dzisiaj miało wyjść, tą lampę. Jest to Yongnuo N216 i okazuje się, że nie wiedząc o tym, mam po prostu popsuty egzemplarz. Używałem jej 3 razy, zrobiłem pełen test. Będę musiał ją oddać na gwarancję, ponieważ nie ma możliwości, żeby świeciła z pełną mocą, więc w zasadzie nie mogę jej dobrze przetestować i dobrze użyć. No i tutaj przypomina mi się sytuacja z Canonem 80D, który od nowości ma zepsute gniazdo mikrofonowe i nie mogę nim normalnie vlogów nagrywać, a nie mogę go też oddać na gwarancję, bo przecież nim zarabiam i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby go nie mieć przy sobie przez 2 tygodnie, więc... Więc super jest być mną. Ale spoko, na szczęście jakiś czas temu, gdy zadałem na swoim Instastory, i tutaj nie wiem czy wiesz, ale zmieniłem nazwę swojego Instagrama z Oloka na Ikaniewicza. W związku z tym polecam sprawdzić, polecam zasubskrybować, zafollowować chyba. Ponieważ wydaje mi się, że jest tam sporo fajnego kontentu i szczególnie w Instastory zwracam się do swoich widzów, próbując działać, rozmawiać o kanale, o tym, czego oczekujecie. Zatem zamieściłem na Instastory pytanie, czego oczekujecie i co byście chcieli zobaczyć w 50. odcinku. Jedną właśnie z takich odpowiedzi była propozycja, żebym zrobił odcinek o inspiracjach. W związku z tym wychodzę naprzeciw tym oczekiwaniom i oto jest odcinek o tych inspiracjach. No i tak, ty się możesz zinspirować czymkolwiek, co cię inspiruje. Ale jak widać, szczególnie jeśli dopiero zaczynasz, no to masz problem, skąd brać te inspiracje, poszukujesz. No i stąd właśnie było to pytanie, w związku z czym ja powiem, czym ja się inspirowałem na samym początku swojej drogi i co właściwie oszczędziłoby mi wiele błądzenia, jeśli ktoś by mi powiedział, że ej Olek, inspiruj się właśnie tymi rzeczami, którym ja ci teraz tutaj opowiem, żeby się inspirować. Portfolia modelek. Wiele razy podkreślałem, że jeśli modelka chce się nauczyć pozować, to powinna patrzeć na portfolia swoich koleżanek z agencji modelek. Podobnie fotograf, jeśli chce się nauczyć fotografować modelki, to powinien właśnie te portfolia modelek na stronach agencji modelek oglądać. No i pytanie, że czemu na stronach agencji? I odpowiedź jest prosta. Przede wszystkim strony agencji modelek to nie są fotograficzne blogi. One nie mają za wiele wspólnego z artystą, przekazywaniem sztuki. To są biznesy. Biznesy, które zajmują się udostępnianiem swoich modelek klientom. Po to, żeby te modelki swoim wizerunkiem, tym jak wyglądają, tym jakie mają umiejętności, potrafiły sprzedać produkt tego klienta. W związku z tym klient, wchodząc na portfolio danej agencji, wchodząc na portfolio konkretnej modelki, musi widzieć, co ona może sobą reprezentować od jak najlepszej strony. Idąc dalej, agencji chodzi o to, żeby przedstawić tą modelkę w jak najkorzystniejszym dla niej świetle. Sam pracując dla jednej czy drugiej agencji modelek, wiem, że jeśli idę robić zdjęcia danej modelce, to muszę ją przedstawić z takiej strony, żeby ona wyglądała jak najbardziej korzystnie, żeby ukryć jej wady i wyeksponować zalety tak, żeby później klient, patrząc na te zdjęcia, chciał ją zatrudnić do swojej jakiejś roboty, do promowania jakiegoś produktu. Jeśli zrobię te zdjęcia źle, jeśli ona wyjdzie niekorzystnie, no to zwyczajnie agencja nie będzie ich potrzebować, nie zapłacą mi za to. I osobiście uważam, że fotograf, który zajmuje się fotografowaniem ludzi, powinien posiąść tą umiejętność, żeby umieć tych ludzi przedstawić w korzystny dla nich sposób. Bo jeśli chcesz być postrzegany jako profesjonalny fotograf ludzi, to musisz po prostu umieć fotografować ludzi. A pieprzysz głupoty i Kaniewicz, modelki to nie ludzie, ich to nie inaczej się fotografuje niż ludzi, one są za ładne, ludzie są brzydcy i to wszystko jest inaczej. Co? Skąd pomysł, że modelki fotografuje się inaczej niż innych ludzi? Człowiek to człowiek, obowiązują takie same zasady. Jeśli modelkę przedstawisz w zły sposób, to tak samo możesz przedstawić w zły sposób jakiegoś zwyczajnego człowieka z ulicy. I gwarantuję ci, że jeśli fotograf potrafi poradzić sobie z fotografowaniem modelek pod wymagania agencyjne, to tym bardziej poradzi sobie z parą młodą na jakimś ślubie czy czymś. A jak to działa? Chodź, wytłumaczę ci jak dziecku.
Wchodzę sobie na stronę agencji, w tym wypadku niech to będzie Neva Models, i wybieram interesującą mnie modelkę. Patrzę sobie, że o, ale fajnie zapozowała tutaj z tą łapką, więc biorę to zdjęcie i zapisuję je sobie. A na następnych sesjach powtarzam zdjęcie z łapką, aż będę z niego zadowolony, aż mi się jakieś spodoba. I to jest właśnie wykorzystywanie inspiracji. Podobnie jak zaczynałem fotografować modelki, robić testy modelek, to pościągałem sobie inspiracje ze strony bodajże Gaga Models. Do dzisiaj mam cały folder na telefonie wypełniony inspiracjami, jeśli chodzi o pozy modelek. I czasem ich nadal używam, jeśli mam początkującą modelkę, którą testuję i muszę jej pokazać, w jaki sposób ma pozować. Portfolia fotografów. Jestem fotografem, więc głównym źródłem inspiracji powinni być dla mnie inni fotografowie. Jak się inspirować takim fotografem, no to znowu wytłumaczę jak dziecku. Jak w poprzednim wypadku, bierzemy sobie portfolio takiego fotografa. W tym wypadku niech to będzie Szymon Brodziak. I patrzymy sobie, oglądamy jego stronę, jakie on ma tam galerie. I patrzymy, że o, podoba nam się na przykład galeria z baletnicami, bo taką sesję zrobi. Kiedy wymyślimy sobie, że chcemy zrobić coś podobnego, to umawiamy się z baletnicą na zdjęcia i pokazujemy jej inspirację. Potem ona mówi nam, że wszyscy pokazują jej to samo, a my mówimy, że nie, z nami będzie inaczej. Po czym robimy to samo. Podobnie jak z tamtymi testami i pokazywaniem konkretnych poz modelkom, tak samo tutaj miałem konkretną pozę, którą chciałem powtórzyć. Oczywiście warunki były inne, przestrzeń była inna, więc zrobiliśmy ją trochę inaczej i to zdjęcie, mimo tego, że jest zainspirowane zdjęciem Szymona Brodziaka, tak naprawdę poza pozą jest zupełnie moje, bo nie chodzi o to, żeby się kopiować, tylko inspirować. Bo nie chciałem być drugim Brodziakiem. Wziąłem po prostu baletnicę, poszedłem w industrialne otoczenie, wszystko jest czerni i bieli, mocne kontrasty, ale obróbka jak najbardziej jest pode mnie. W związku z tym mam sesję w moim stylu, ale inspirowaną sesją jednego z moich ulubionych fotografów. Blogi modelingowe. No i blogi. Wyobraźmy sobie, że mam zlecenie, żeby zrobić jakąś sesję wizerunkową nad morzem. Wchodzę sobie na przykład na Polish Models Blog. To jest jeden z takich moich ulubionych blogów, które sobie oglądam, jeśli szukam inspiracji. Wchodzę i oglądam i patrzę, że o, tutaj jest konkretna jakaś sesja z morzem. Wchodzę do środka, patrzę, o, rzeczywiście, może to mi się przyda, może to jest coś, co mogę wykorzystać w swoim projekcie. Biorę więc parę kadrów, które mi się podobają i na ich podstawie buduję sobie moodboard całej sesji. A czasami zwyczajnie siedzę sobie na tym blogu i oglądam, co mi się podoba i zapisuję i dzięki temu mam inspiracje, które mogę wykorzystać później przy rozmowie z klientem. Jak na przykład kiedyś rozmawiałem z Angeliką Józefczyk na temat sesji, którą możemy zrobić i przypomniałem sobie, że kiedyś widziałem fajne zdjęcia na piachu i o, chciałbym sobie zrobić takie zdjęcia na piachu, tylko że teraz z tobą, no to dawaj, zróbmy. Więc wchodzę sobie na ten Polish Model Blog i pościągałem różnego rodzaju inspiracje. Znaczy one nie były tylko stamtąd, one były wymieszone z różnymi innymi miejscami, ale tam to było zauważone. Wyciągnąłem te inspiracje i pokazałem Angelice i tutaj właśnie widzieliśmy, w jaki to sposób może być zrobione. Naturalne światło, przestrzenie, piasek, ciepło, otwarte kadry. Poza tym zależało nam na tym, żeby pozowanie nie było takie klasyczne, statyczne, żeby było więcej takiego dynamizmu, jednocześnie takiej twardości i siły w dziewczynach, które mają pozować do tych kolekcji. Ostateczna sesja trochę odbiegała od inspiracji, ale to jest dosyć oczywiste, bo raz, że była robiona w moim stylu, a dwa, że były inne warunki, a trzy, że przecież chodzi nam tutaj o zainspirowanie się, a nie skopiowanie całości. To w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia, jeśli chodzi o inspirację. Mam nadzieję, że film ci się podobał. Jeśli tak, to pokażesz go swoim znajomym. Daj mi proszę łapkę w górę oraz napisz coś miłego w komentarzu, a chętnie z tobą tam podyskutuję. Nie zapomnij, żeby wbić na mój Instagram oraz zasubskrybować ten kanał, bo ostatnio przekroczyliśmy 4000 widzów i wow, to jest fantastyczne uczucie. Dziękuję bardzo. Trzymaj się ciepło i cześć!